Cześć, dobry wieczór, witajcie na zmaganiach mapkowych. Ja tylko się upewnię, że widać i słychać, bo jestem z nowego kompa i dopiero co zainstalowałam program i sobie wszystko tu poustawiałam, więc poczekam, że wszystko gra i jedziemy i działamy. Widzę, że jesteście, widzę, że jest na żywo, ale poczekam, aż się tutaj zmieni jeszcze pole. A wy możecie zobaczyć, kiedy zaczęłam mówić, a kiedy ja zauważę, że dopiero zaczęłam mówić, czyli takie mamy opóźnienie. O. Dobrze, słyszę się. To jest duża szansa, że wy też mnie słyszycie. Tylko prawie, że nie widzę komentarzy, więc obawiam się, że będę musiała wymienić telefon. Działa, cześć, bardzo się cieszę. Dobra, wyszłam i weszłam i mam komentarze, więc chyba znowu jest to samo, że będę musiała tak robić. Zobaczę, czy na drugim telefonie będzie spoko. Wczoraj na transmisji na wywiadzie z Anią Szajdą to chyba z dwa razy wymieniałam telefon, bo raz na jednym nie szło, raz na drugim. Nie wiem, z czym to jest związane. Nie miałam wcześniej, nie miewałam takich problemów, a teraz często tak jest, że po prostu komentarze stoją, a jak wyjdę i wejdę, to nagle widzę, że są kolejne. A widzę ostatnich pięć, więc jak jakieś mi nie wskoczyły, to dobra, na starym telefonie śmiga. Także mam was tutaj. Dobra, możemy zaczynać. Słuchajcie, dajcie znać, czy działacie. 2 minuty opóźnienia. No, czyli jak ja do was coś powiem i się o coś zapytam, to muszę poczekać tak z 2 minuty, zanim to do was dotrze i żebym mogła zobaczyć, co mi napiszecie. Także nieźle. Nie zawsze jest takie duże opóźnienie. Czasami jest tam z 30 sekund, ale dzisiaj widzę, że jest grubo. Dobra, dzisiaj mamy kartkę podziękowanie dla dentysty i powiem wam, że jak tworzyłam napisy, to długo myślałam, co innego niż dziękuję i podziękowanie można napisać, i też szukałam jakiejś inspiracji, ale powiem wam, że no trudno znaleźć i jakoś. Oczywiście zawsze można ugrać, jeżeli ma się dobre relacje, na przykład z dentystą, jakieś są śmieszne sytuacje, to zawsze można napisem też nawiązać, no ale takich ogólnych napisów nie spotkałam jakichś takich innych. Boże, dziękuję za uśmiech. W sensie nie spotkałam też, ale tak sobie pomyślałam, że może dziękuję za uśmiech, ale to takie dwuznaczne. No nie do końca, nie każdemu mogłoby podpaść, więc po prostu zostało podziękowanie i dziękuję. Dziękuję z ząbkiem, no to będzie dla dentysty na pewno tylko, ale podziękowanie to może być też napis w zasadzie na każdą inną okazję, jaką sobie tam wymyślicie pod ten napis. Dajcie znać, czy dotarł do was newsletter. Ja zapomniałam dzisiaj w relacji dać znać, że poszedł. Oczywiście poszedł. I napisy też w nim poszły, więc. A, jeszcze nie podpiłam tylko napisów na tą ogólną stronę z napisami. Tam jeszcze muszę podpiąć. Dobrze. Tyle tytułem wstępu. Cześć wszystkim dla dentysty. No, a czemu? A tak się umawialiśmy. Czy coś pomyśliłam? Się wydawało, że tak się umawialiśmy. Wczoraj rwało mi 7. Ja mam, wczoraj rwał mi 7 sztuk. Czekaj. Wczoraj ci ktoś rwał 7 sztuk zębów? Czy to żart? Czekaj, czekaj, bo ja coś muszę. Ja jutro idę na kanałowe. No, mój mąż oczywiście nie omieszkał tutaj zażartować sobie z, wiecie, dzięki tam coś o kanale i coś o dziękuję, ale nie będę cytować mojego męża w tej kwestii. Podziękowanie. Tak jak podziękowanie dla ginekologa. No dokładnie. Ja w ogóle powiem wam, że nigdy nie dawałam sama z siebie podziękowania dla dentysty, ale też nie miałam jakichś takich relacji zbudowanych z żadnym z dentystów chyba i długo też raczej doraźnie chodziłam. Nie mam tak, że jestem pod opieką jednej osoby, więc tak jakoś nie czuję. Dla ginekologa jakoś podobnie, że jest profesjonalny, ale tak, żeby jakieś mieć relacje, żeby bardzo coś, to tak nie do końca czuję, ale robiłam na zamówienie takiej kartki. Tylko jak do nich teraz wracam, to było bardzo dawno temu i trochę się ich wstydzę, więc muszę zrobić kolejne, żeby tamte gdzieś spadły na dół, bo jak wyszukujecie kartkę dla dentysty, to gdzieś tam moja, przynajmniej mi wyskakuje, nie wiem, czy wam wyskoczy, ale w Google wyskakuje. Zrobimy kartkę 3D, szukajcie ząbków dzieci. Dziękuję za bezbolesną wizytę. No też, ale to tak, można oczywiście tak napisać, tylko tak już wiecie, sam fakt dziękuję, moim zdaniem można bardzo dużo ugrać już tutaj motywem kartki, nie napisem, tylko jakimiś elementami, takimi, co się użyje, papierami i wiecie, kreatywnością. A z samym napisem ja bym chyba tak nie wymyślała. W ogóle mam teraz takie przemyślenie, że te napisy, które dla was tworzę, raczej tak wydaje mi się, że lepiej jak są takie w miarę uniwersalne. Nie tylko dlatego, że można je potem wykorzystywać na różne sposoby, ale też wydaje mi się, że nie ma co też cudować. Dopóki nie macie jakichś takich. A jak ktoś ma znowu bardzo specyficzną sytuację z jakąś osobą i chce podziękować za coś konkretnego, no to wtedy samemu już się zrobi jakiś napis taki pod konkretną relację. Więc wydaje mi się, że to bardziej chyba ogólne napisy takie są bardziej dostojne. Nie wiem, czy to dobre słowo.
Zróbmy kartkę 3D, szukajcie samych dzieci z shakerem. Nie, słuchajcie, na zmaganiach to umówmy się, że na zmaganiach są takie bardzo proste te prace, więc tutaj będziemy cudować. Zresztą mapka też jest w miarę taka nie za trudna. Chociaż potem jak zobaczyłam, że masz szwy, to pomyślałam, że to nie jest do końca chyba dobra okazja. Kartka do dentysty, ale nie będziemy dzisiaj używać szwów, także spokojnie. Nie będzie kartka ze szwami, chociaż byłoby ciekawie. Jeszcze na końcu pochlapać czerwoną mgiełką na przykład. Taki ten żarcik. Dobrze, dobrze. Pogaduchy na początek. Dan, możemy działać. Co, dajcie mi tylko jeszcze znać, kto ze mną tworzy, a kto nie. A kto tutaj przyszedł się zrelaksować i czeka na jakieś żarty i te kawały, to też będę wiedzieć. No i zaczynamy chyba. Prośby, groźby? Nie. Ja mam dobre relacje z dentystą. Urwało 7 sztuk. O, stację górnej szczęki, ale będę żyć. No to dobrze, że będzie żyć i jej czasem trzeba. No jak trzeba, to co zrobić? Ja się kiedyś liczę z tym, że sobie powyrywam i zrobię sztuczne. Ja ogólnie mam, to strasznie może zabrzmiało, ale ja mam ogólnie słabe zęby i tam, i nie będę zresztą wam opowiadać, jakie tam miałam przeboje. Już jest spoko, ale było dużo. Kiedyś, ja ostatnio robiłam podziękowanie ginekologowi za prowadzenie ciąży. Dobrze, też można. No, w sumie można. Można. Ja mam chyba dziwnych lekarzy, znaczy dziwnych, w takim sensie, że jak tak sobie słucham czasami, bo słucham i jak też robiłam kartkę kiedyś taką jedną, pamiętam, właśnie dla dentysty, jak ktoś u mnie zamawiał, to słyszałam, że w ogóle są takie bardzo fajne relacje i że to jest przyjaciel i w ogóle super. A ja tak jakoś, dzień dobry i do widzenia. Nie wiem, nie potrafię z lekarzami nawiązywać relacji. Dobra, działam. Wybrałam sobie jakieś takie papiery z tych moich ćwiartek i połówek, więc postaram się w nich tutaj być. A najpierw to od czego zaczniemy, bo to będzie troszkę schło. Tak sobie pomyślałam, że ząbki potraktuję sobie tym Enamel Accents. Ja wiem, że to od czasu do czasu tego używam i że to dla wielu osób to jest nic nowego, ale myślę, że to będzie fajny efekt. Właśnie jeżeli ząbki będą takie białe, błyszczące, a to da taki efekt. Podobny do embossingu, więc myślę, że to będzie fajnie. Można oczywiście też po prostu na biało, można zostawić żółtego, ale lepiej mimo wszystko chyba pomalować. Więc ja nie wiem jeszcze, którego użyję. Pomaluję sobie tak trzy. W mapce mamy jakiś taki jeden element, czy tu akurat są dwa, bo jest klapanie listek. No ale możemy sobie zrobić albo po prostu ząbek i coś tam, albo sam ząbek, albo trzy ząbki i jakieś jeszcze tam dodatkowe rzeczy. Możemy po prostu to potraktować jako taką mini kompozycję. I ja tak chyba zrobię, więc robię sobie te trzy ząbki, a ostatecznie czy użyję trzech, czy inaczej, to zobaczymy. No znowu mi nie pokazują się komentarze. Ja się witam i przysiądę do gapienia i słuchania po fakcie. Dobrze. Słuchajcie, będę musiała wychodzić i wchodzić. Tak nie może być, bo ja nie skupię się tutaj w tym wszystkim. A widzę pięć ostatnich, więc jeżeli wyszłam i weszłam i było na przykład 10 komentarzy, to ja widzę tylko od 5 i już potem ich nie mam. Ja w poniedziałek lecę do dentysty, myślę, że ostatnia wizyta i znowu spokój na jakiś czas. Dobrze, trzeba dbać. Wiecie co? Nie wiem, co zrobić. Ja podsłuchuję, na podwórku trwają roboty, więc muszę nadzorować. Dobrze, ja zobaczę, czy tu może pójdzie, ale... Dobra, dwa odpalam. Będę zerkać, czy coś się dzieje, w sensie, czy piszecie. I wiem jeszcze, co mogę zrobić. Mogę zresetować wszystkie aplikacje, które mogą mi zabierać coś z telefonu. Wcale nie było ich dużo. Zobaczę teraz. Ja muszę, jak mam prowadzić live'a i mam tworzyć i mam mówić i jeszcze was czytać, to ja muszę po prostu widzieć na bieżąco te komentarze. Zobaczę. Dobra, tu się będą... Zobacz. Dobra, działam. Działam. No nic. Kartka urodzinowa na jutro Wanda robi. Dobrze. To fajnie. Ojeny, czekajcie, ale od razu po prostu zaczęłam od topy, bo ostatnio robiłam sobie... Zaraz nawet mogę wam pokazać, bo to chyba gdzieś tu mam. Robiłam sobie stetoskop i robiłam na czarno i na biało. I ja oczywiście jestem niecierpliwa, więc zrobiłam sobie od razu, raz po razie. I trochę mi się pomieszał czarny z białym, ale poradziłam sobie na tekturce. Natomiast zostało, trochę zaciągnęło mi ciemnego. I już po prostu pojechałam ciemnym na zębie. A to takie, wiecie, nie do końca fajne. Jakiś czarny element, żeby został. Więc ząbek będzie... Błyszczący i bielutki. Poczekajcie, jakoś tak mnie dziwnie widać. Muszę się przyzwyczaić, bo powiem wam, że trochę inaczej na tym komputerze
mam wrażenie, że wygląda kadr. Jak sobie załączyłam, to mam wrażenie, że trochę inaczej niż na tym poprzednim. Jestem ciekawa, czy teraz już będzie spokój z kompem, czy znowu coś tam się będzie szykowało. Już jedna aktualizacja została wymuszona, kolejna, ale to na wszystkich naszych komputerach się zrobiło, więc pewnie jakiś taki standard Microsoftu. Kiedyś to aktualizacja raz na rok wchodziła, a teraz po prostu mam wrażenie, że to 3 tygodnie. Coś tam jest. Ostatnia szansa dla sprzętu mojego. Dobra, jeden ząbek mamy. Zajrzę sobie, co tam u was. O, dobrze, mam komentarze, ale super. Ja nie uznaję takich podziękowań, to jednak ich praca, zwłaszcza jak chodzimy prywatnie, nie płaci się mało. Piekarzom niech specjalnie za chleb nie dziękuję. No właśnie, może i można by, nie? To kwestia jest naprawdę, jeżeli jest jakaś... Tak mi się wydaje, że jeżeli jest zbudowana relacja, że naprawdę ktoś, nie wiem, bardzo pomógł, albo był jakiś problem. Jak ja sobie teraz przypomnę, no to faktycznie mogłabym jednemu dentyście też podziękować, bo uratował mi tak naprawdę zęba chyba wtedy. Bo poszłam do jednej pani, zaczęła mi leczyć zęba, zostawiła narzędzie, w sensie ułamało jej się coś, ona powiedziała, że ona sobie z tym nie poradzi i na chirurgiczne mam iść leczenie i żebym sobie poszukała kogoś, kto mi pomoże. No i właśnie pomógł mi wtedy pan. Więc w sumie może to dla niego mogłabym wtedy, ale wtedy jakoś tak jeszcze, to było dawno temu i nawet nie myślałam, że są takie... możliwości, jeżeli chodzi o kartki i o scrapbooking. No ale faktycznie pomógł mi. Nie ma przymusu, to wiecie, to jest tak jak z prezentami, tak? Można dawać, nie trzeba. Więc podziękowania to samo, można dać, a nie trzeba. Tutaj też zrobię białe końcówki, chociaż one tak naprawdę są chyba srebrne, ale zrobię białe i żeby tak się wyróżniało, to zrobimy sobie na dole ciemne. Nie wiem, czy użyję, zobaczymy. Tych narzędzi. Nie umiem ich nazwać profesjonalnie, więc jeżeli jest tu ktoś, kto jest dentystą, bo dentystką, to możecie mi dać znać. To jest chyba lusterko, tak się na to mówi, a to drugie, nie wiem, jakiś taki hak. Hak. Mam nadzieję, że teraz kombo będzie działał super, ci wszystko wynagrodzi. Dzięki, no ja też. W ogóle bardzo dziękuję, Dorota, ja czuję twoje wsparcie na Insta, po prostu regularnie, jak coś z kompem mam, to no takie pomagają cię posłowa czasami, bo już nie mam... Już dawno zresztą straciłam cierpliwość, no ale jeszcze ostatkiem sił po prostu ostatnią szansę daję. To też nie jest takie proste, jak się kupuje komputer, no to wiecie, dla mnie to jest któraś z kolei awaria, no a dla tego nowego sprzętu to jest pierwsza, więc nikt mi nie odda kasy za to, że mi na przykład tam dysk musieli wymienić, to na razie podlega pod gwarancję. Zobaczymy. To mi się zatkało. Też mam aktualizację za miesiąc, masakra. No one jakoś tak wychodzą, nie wiem dlaczego tak często, a to jest strasznie uciążliwe. I nigdy nie wiadomo, co mnie czeka. I w ogóle najgorsze jest to, że nigdy nie wiadomo, kiedy ona nastąpi. I czasami jest tak, że komputer jest zhibernowany, po czym go patrzę, że jest wyłączony, włączam go i się okazuje, że po aktualizacji jest i coś tam się dzieje. Wiecie, wszystkie pliki, które miałam, bo ja czasami tak robię, no staram się zapisywać, ale czasami jest tak po prostu, że kończę sobie coś tam rano i hibernuję te sprzęty. No i czasami się traci rzeczy i to jest słabe. Tego mi już nikt nie odda, mojej pracy. No, albo jak tam się coś wysypuje i wiecie. Zwłaszcza w Corelu, czy... Corel akurat robi kopie zapasowe, ale jak mam pliki laserowe i się zapomnę i czasami nie zapiszę od razu, to też czasami się zdarzało, że traciłam. Zatkało mi się znowu. Tu mam. Zawsze lepiej dać kartkę, niż kupić na przykład alkohol. W sumie rację. No, powiem wam, że mi się nie zdarzyło dać nigdy lekarzowi alkoholu. Ani, wiecie, jakichś tam innych rzeczy. Też uważam, że to jest praca. No, ale też nikt tak naprawdę jakoś... może też nie miałam takiej sytuacji, żeby ktoś, nie wiem, życie uratował albo naprawdę coś takiego poważniejszego. Może gdybym tak miała, to też by było inaczej, bo bym chciała się jakoś tam oddzięczyć. Wiecie, no teoretycznie ja też na przykład, to jest moja praca, to co ja robię, tak? Ale jeżeli ktoś tam napisze mi parę ciepłych słów, czy jakoś podziękuje, to też jest mi miło, więc wydaje mi się, że w każdej pracy można, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę podziękowania, no to można jakoś tam podziękować. Już indywidualnie trzeba. Ale była taka prośba, mam gdzieś tutaj karteczkę z listą prac, o które była prośba i była tak. Parapetówka, narodziny, kartka dla dentysty, urodziny, ślub, chrzest.
i robiliśmy parapetówkę. Robiliśmy na chrzest. Na ślub chyba też było niedawno, ale była nietypowa, więc możemy powtórzyć. Teraz będzie dla dentysty, więc jeszcze urodziny i narodziny nam zostają, więc pewnie kolejna mapka to będzie ślub, narodziny albo urodziny. Możecie dawać znać, co wolicie najpierw. To sobie już też babka, mam nadzieję, że jutro mi się uda ją puścić, żeby już było wiadomo, do czego tworzymy za tydzień. Dla lekarza standard Mercy i kawa. No widzicie, każdy jakiś tam na swój sposób dziękuję. Tu jeszcze troszeczkę po boku dam, bo coś dzisiaj z tym Enamel Accents średnio mi się współpracuje, tak wam powiem. No ale nic. Dobra, zrobiłam to najpierw, bo to będzie schło. Można w teorii podsuszyć, ale trzeba uważać, bo potem się bąbelki robią, potem tam się troszeczkę spala, więc teraz sobie to odłożę. Mam nadzieję, że nie zepsuję. I będzie sobie schło, a my będziemy tworzyć sobie tło, że tak nawet zrymuje. Czy ktoś tworzy z mapki kartkę? Nie musi być dla dentysty, ale czy z mapki ktoś tworzy? Bo chyba nie wychwyciłam komentarza. Mnie komp zawsze pyta, czy zrobić aktualizację i kiedy. Mnie właśnie nie. I to się zdziwiłam. Nowy zapytał mnie. To znaczy powiedział, że musi być aktualizacja i żebym wybrała termin. I miałam do wyboru dzisiaj, jutro, pojutrze, po pojutrze. I żadnej innej daty, więc to jest taki wybór, wiecie. No ale załóżmy, że był, więc na nowym był, ale na przykład na tym poprzednim nie było, po prostu się zaktualizował, stacjonarny się zaktualizował i chyba jeszcze ten od drukarki też się po prostu zaktualizował, więc nie było żadnego pytania. Nie wiem, od czego to zależy, ale już, no jak trzeba, to trzeba. Jeszcze jak się zaktualizuje i działa, to spoko, ale jak się zaktualizuje i nie działa, no to wtedy nie jest spoko. Na razie jest dobrze, jest dobra pasa. Nie zapeszam. Słowa mają wielką moc, jak można słowem czy kartką sprawić komuś przyjemność, zrobić dzień, to myślę, że zawsze warto. No ja też myślę. Także fajnie. Dobra, tego zęba sobie odłożę. Mamy dzisiaj pionową bazę 17, 17, 16, 9. Ja sobie zawsze tak docinam do kartki B6, do koperty B6. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam. I zaraz sobie zrobimy tak z dwie warstwy. I trzecia będzie składała się z dwóch części tła pionowych. A co sobie zrobimy pomiędzy, to zobaczę, bo nie będę szyła, ale może zrobimy sobie albo jakieś tam sznureczki. Zobaczę. Możliwe, że zrobię tak, że skleję te dwa kawałki i potraktuję to jako jedno górne tło i wtedy sobie przyciągniemy tam sznureczkami albo czymś. Dobra. Zobaczę, czy mi się uda coś z tego tutaj użyć, z moich kawałków. Tak skojarzyłam, że dla medyków, no to właśnie jakieś takie niebieskie. No i oczywiście szarości do wszystkiego pasują zawsze. Szarości i niebieskie. Zobaczymy, czy to będzie współgrało. Najpierw może coś właśnie takiego szarego, potem biel, a potem zrobimy sobie jakieś dwa rodzaje błękitu. Tak sobie wymyśliłam. Więc zobaczymy. Tu sobie odetnę, bo są takie leciutko pomechacone na bokach. Tu będzie 6,5 cala, niecałe, a tu będzie 4,5, tak niecałe. Prosto jest krzywo. Dobra. Pierwsza warstwa jest ok. Druga warstwa, damy sobie biel, bo jakoś tak lubię rozjaśniać pracę. Do takich standardowych mi to bardzo pasuje. Żeby sobie po prostu zrobić taki i przejście białe, a i tak zawsze napis jest na białym papierze drukowany, więc myślę, że to spoko pasuje. 4,1 czwarta cala i 6,1 czwarta około. Pewnie będę musiała dociąć, bo jeden jest dłuższy, drugi jest krótszy, więc tu, a nie, nawet spoko. No i super. Drugie tło jest i trzecie zrobimy sobie z dwóch kawałków. Z dwóch kawałków. Ten mi się bardzo podoba papier. To jest UHK. Nie pamiętam tylko dokładnej nazwy, ale mogę wam sprawdzić. I zrobimy sobie może. To jest Craft O'Clocka. A to jest P13. Nie chcę za bardzo zbliżonych, ale z drugiej strony nie chcę też, żeby się bardzo różniły, bo to też może dziwnie wyglądać. To wyglądają jak łatane jakieś rzeczy. Więc też nie. Czasami, wiecie, generalnie nie ma jakichś takich zasad, że jakieś papiery wypada do jakiejś okazji albo nie. Ale na przykład gdybym, nie wiem, miała jakąś kartkę dla pani kosmetyczki, która dba o urodę, depiluje i tak dalej, i na kartce byłyby jakieś kłaki, no to tak średnio. Więc teraz może nie ma takiego czegoś, co by nie wypadało.
Ale tutaj, wiecie, no nie wiem, mi na przykład nie pasuje, że są jakieś tutaj łaty w kartce dla dentysty, ale może innym by to nie robiło. Mi to tak średniowo. To też nie. My to mamy ciemny szary, albo po prostu szary. Tu też są takie w sumie, wiecie, kawałeczki jakieś. Plamy to też nie. Nie do końca mi odpowiadają. I mi się skończyły papiery. No dobra, to jakąś szarość chyba damy. Chociaż szare... Teraz za bardzo widzicie, już się zasugerowałam i teraz będę... Wszystko mi nie będzie pasowało. Dobra, to może niebieski i taki właśnie morski bardziej, turkusowy. To jest też z Craft O'Clock, Majka's... Nie, poczekajcie, to nie jest Majka's Friends, to jest... Nie wiem, co to jest. Coś wiosennego. Albo Majka's Friend, nie pamiętam. Dobra, pionowo będę cięła. Najpierw sobie zrobię tak, żeby na pewno były ładne te brzegi. Pionowo będę cięła tutaj 6, około 6 chyba cali. Kawałeczek troszeczkę więcej niż 6. No i tutaj brzeżek, więc załóżmy, nie wiem, 2,5. Trochę mniej będzie trzeba, ale to zaraz zobaczymy. Tu będzie też 6 z kawałkiem i nie wiem, 4. Niecałe 4. I teraz muszę tylko to zlepić. Więc ja to sobie po prostu skleję razem. Gdzieś tu i potem jeszcze dotnę tak, żeby to całe tło było pasowało mi na górę. Spring bustling, możliwe. Ja odcięłam chyba kawałek, w sensie nie miałam tego paska. Tu jest kawałek, ale wiecie co? Tu nie ma, a tu jest... Tak, Spring Bustling 01. Ale wcześniej coś jeszcze było i nie wiem, co tam było. Nieźle. Jowita. Nic identystyczne. O, no, można. Tu mam taką żyłkę. Muszę zrobić. Za nic, tylko nie będzie widoczna. Możemy się pobawić. Muszę się pobawić. Albo mogę iść po nić, ale to będzie trochę śmiesznie. Jakbym dała taką prawdziwą. Mniej więcej gdzieś tutaj. I uwaga. Teraz będę... Tu sobie troszeczkę dotnę, żeby było idealnie równe. Tu sobie dotnę... Zobaczyć, ile było. Było 4,1, więc tak troszkę nieco ponad 4 cale. I tu też dotnę, żeby było równo. I mamy trzecie tło. Zaraz zobaczę, czy pasuje. Troszkę jeszcze brzeżek tylko zetnę. I powinno pasować. No i cud, miód. Tylko teraz muszę pamiętać, żeby go nie przykleić, bo jeszcze będę tutaj... Tu będę wiązać, więc to na razie odkładam. To sobie przykleję. Pierwsze na klej, drugie na taśmę 1,5 mm, a zaraz tam sobie zobaczymy kokardkę z nici. To by było wyzwanie. Moja dentystka ma gabinet na pomarańczowo. O, no to spoko. No to już widzisz, coś o niej wiesz i też wtedy można nawiązać zawsze, jak będziesz chciała coś tam dla niej zrobić, bo ktoś na przykład pewnie lubi ten kolor. No bo raczej gdyby nie lubiła, to by sobie przemalowała. Czarne narzędzia. To są tylko trzy madełka takie, wiecie, to nie jest, że czarne narzędzie. Nie mam srebrnego niestety, enamel accent powinny być tak naprawdę srebrne całe. Można by w sumie zrobić też farbą inną. No, można by w sumie zrobić. Jakoś tak, wiecie co, poszłam chyba, jak to się mówi, bo zapamiętałam, że tak robiłam wcześniej dla medyków coś, że właśnie biało-czarne. To tak fajnie kontrastowało, więc zrobiłam po prostu tak samo. Ale faktycznie, można by zrobić srebrne. To jest trzymadełko, to jest guma, żeby narzędzie nie wypadło. Takie, wiecie, zalane gumą czarną. Właśnie, właściwie moi rodzice dawali jedyne słodycze na koniec moich pobytów w szpitalu. Jeden lekarz raz dostał kasę, po tym jak mi załatwił na szybko miejsce w Centrum Zdrowia Dziecka. No spoko, spoko, spoko. Czyli różne sytuacje są, jak widać. No dobra,
Kleją. Ja widzę, ja ostatnio w ten sposób ścinkami oklejam tyły kartek, chociaż raz było dlatego, że za dużo się cięło. No można, powiem wam, że jakoś tak wcześniej tak nie robiłam, najczęściej jak cięłam dwie części, to już kleiłam na taśmę jedną i drugą. Boże, nie to, bo jeszcze przykleję, jak się zagadam. Ale tak też jest spoko, bo można nawet jak tam się ma różne długości, to po prostu sobie sklejacie i docinacie. I to jest wygodne. No i jest tło dwukolorowe, więc zawsze też spoko. Łatwiej jest na pewno sobie to przykleić później. No i faktycznie ścinki można wykorzystać. A. Dobra. Teraz. Jest. Pierwsze tu jest. Zaraz zrobimy sobie na taśmę 3D. 1,5 mm. Ja muszę, wiecie co, wyczyścić palce, bo jak dotykam białą kartkę i mam palec od kleju, to się zawsze boję. Pozdrawiam, lecę dalej. Trzymaj się, Monia, trzymaj się. Nie masz tuszu srebrnego po tuszu. Wiecie co, no mam takie coś, tylko muszę teraz poszukać. Dobra, narzędzie. To mam, ale nie będę miała chyba listeczka. Gdzieś mam. Dobra, nie będę tak się wyginać. To są, ale nie tylko. W większości właśnie te tekturki z nowej paki, które sobie po prostu zrobiłam, żeby tak wybierać i używać. Jest lustereczko. Dobra. Myślałam, że będę dłużej szukać. Dobrze, to zrobimy sobie. Mam taką srebrną farbę i ona jest spoko, bo właśnie tak troszeczkę imituje. Nie będzie tego efektu co na ząbkach, bo właśnie na ząbkach jest taki fajny efekt błyszczenia się i taki grubszy trochę. Ale możemy sobie zrobić srebrne. Jak tak. Ja nie pamiętam, jak narzędzia wyglądają u dentysty. Możliwe, że są wszystkie srebrniusie. To zrobimy srebrniusie. Kasa to już łapówka, bo ci lekarze odmawiają przyjmowania takich prezentów. Chyba, że się nadziało czekoladę, no to wtedy dopiero się ktoś dowie, jak ją rozpakuje, nie? No. Także nie wiem, jak to. Mi by było też chyba głupio dać kasę. Prędzej już naprawdę cokolwiek, ale kupić i taki, wiecie, w ramach prezentu. Czy gaza będzie? Będzie. Wyjątkowo mi się wydaje, że dla każdego typu medyka pasuje. Tak mi się wydaje. Chociaż może ortopeda. To tak mniej, ale. Ale będzie gaza. Potrzebuję. Jest tutaj. Dobra. Robię sobie narzędzie srebrne. Dużo chyba farby wzięłam. Też sobie będą schły. Ta farba jest naprawdę super. Artista. Nie wiem, czy się czyta artist, czy artistę. Tu jest coś jeszcze napisane. Do Crafts Artista. Acrylic Paint po prostu taka srebrna. To jest metaliczna farba akrylowa. Lubię też ją mieszać z czarnym, w sensie, że najpierw sobie coś pomalować na czarno, a potem takie akcenty dać mieniące się na srebrno. To też fajnie wygląda. No i szybko się ją stosuje. Ja lubię, jak są jakieś takie właśnie efekty, które się szybko stosuje. No i w teorii można by też zrobić sobie taki embossing, nie? Bo gdzieś się proszek puder da kupić, taki srebrny, ale mimo tego, że posiadam wszystko do embossingu, to jakoś tak sobie myślę, że po prostu pokryć jest łatwiej czymś szybciutko niż się tam bawić. Kiedyś się pewnie pobawię, ale na razie to wygrywa jednak czas i jak coś zajmuje mniej czasu, to po prostu to wygrywa. Nie znalazłam jeszcze pensetki od ostatniego spotkania. Zapomniałam w sumie zapytać męża. Więc muszę sobie jakoś inaczej radzić. Dobra, to idzie wyschnąć koło zębów. Jak tam zęby się mają? Mają troszeczkę kilka takich bąbelków. Może mi się uda. Mam nadzieję, że nie zostanie dziura. No tu chyba zostanie dziura, więc tego zęba przewiążę czymś, żeby była jako kartka. Jak się jeszcze tak w miarę od razu te bąbelki ponadziewa, to one się zrobią takie, w sensie znikną. Ale jak już trochę podeschnie i się zrobi, dotknie się bąbelkę, to zostaje dziura. No i została. Muszę sobie kupić srebrną. Raz prawie kupiłam, ale potem się okazało, że już nie ma na sklepie. No powiem wam, że naprawdę się przydaje czasami. Czy do narzędzi właśnie, czy coś. Też fajnie wygląda. O, możemy to zrobić. Tylko jak mi to wyschnie, to to pokryję. Możemy jeszcze to pokryć później. Budzik nie dzwoni?
Muszę pokryć, możemy pokryć glossy accents. Tylko tutaj mam. O, i wtedy się będzie też mieniło. Taką będzie miało powłokę trochę grubszą. I też może to fajnie wyglądać. Tylko najpierw musi mi ta farba wyschnąć. A jak nie, to jej pomożemy. I potem zrobimy glossy, bo glossy też będzie musiało wyschnąć. Więc dzisiaj tak będzie właśnie. Embossing też zajmuje mało czasu. Smarujesz. Ja wiem, słuchajcie, to nie jest godzina. Ja wiem, że to nie jest godzina, ale zawsze jakieś jeden czy dwa kroki. Ja czasami, jeżeli mi coś zajmie na przykład 2 minuty krócej, to dla mnie to już jest dużo czasami. Więc ja wiem, że nie dla każdego to jest sposób na życie, ale w moim przypadku to bardzo się przydaje takie. Ten sposób mnie nie ratuje często i no i po prostu na razie tak żyję w takim trybie i takim tempie. To, że sobie tu spokojnie gadamy i jest fajnie, to nie znaczy, że ja tak sobie płynę przez życie, tylko jak skończymy live'a, to mam jeszcze trochę pracy do wykonania. A najpierw jeszcze się uśpi dzieci, może trochę się zwierzę pobawi i mam nadzieję, że nie padnę, bo jeszcze muszę podziałać. Więc wiecie. Chociaż na live'ie można by. Na jednym z kolejnych przygotuję się pod embossing. Może faktycznie byśmy coś zrobili raz. Tak, żeby też było trochę ciekawiej, a nie ciągle jakieś tam podobne rzeczy. Bo na live jeszcze nie było embossingu, więc możemy zrobić sobie. To będzie okazja właśnie, żeby... Przy okazji live'a. No bo na live'a mam zarezerwowany czas, tak czy inaczej, godzinkę, więc możemy sobie zrobić. Kupiłam wszystko do embossingu, jeszcze nie spróbowałam. Czasem tak bywa, ja mam jeszcze nieotwarte... to się nazywa? Wspomniałam, jak się nazywa to narzędzie. Do nitowania, do tych oczek takich, do robienia dziurek metalowych. Wszystko, w sensie mam to narzędzie nie wyjęte jeszcze. I ono ma chyba już, nie wiem, grubo ponad pół roku. No, zbieram się. Zbieram się. Jest równo, jest. Dobra, i to też będzie na półtora. Muszę troszeczkę inaczej usiąść. Sorry, że tak się kręcę. Aha, tego miałam na razie jeszcze nie przyczepić. Dobra. Mam tak. Sznurek, którego nie mogłam rozplątać, więc go po prostu zawinęłam tak, jak miałam. A męczyłam się długo, żeby go rozplątać, ale się nie dało. To jest taki biały grubszy, to jest biały cieńszy. Te sznurki średnio, nimi się średnio wiąże. One są bardzo śliskie. Co my tu jeszcze mamy? Ten jest taki bardzo cieniutki. I tu mam trochę grubszy. Więc wybieram bramkę numer. Zrobię sobie chyba biały, troszeczkę zginie, mam wrażenie. A znowu ciemny, obawiam się, że może trochę psuć efekt. Jeszcze chwilę sobie pomyślę. To jest czarny, to nie. Jest żyłka. Żyłki nie będzie w ogóle widać. To też nie ma sensu. Zrobiłabym. Zobaczę jeszcze tylko jedną rzecz. Albo mogłabym ułożyć sobie coś tutaj po prostu i poprzyklejać. I zrobić taki, wiecie, taką przyklejankę. Zamiast jakiejś taśmy albo koronki. Tylko sobie dopasowało średnio chyba. Dobra, poczytam sobie i przemyślę. Na DWC miało być, a nie dać. Dobrze. Tak właśnie te początku komentarza nie zrozumiałam, tylko pominęłam. Jak miałam 3 latka, leżałam na chirurgii, a siostra też ciężko chora. Poczekajcie. O. Jako niemowlak i z mamą tatą biegali z góry na dół. W końcu przyszło do wypisu. Pani doktor z tamtego oddziału, gdzie leżała moja siostra, chciała pieniądze od rodziców, a mama powiedziała, że skoro jej daje pieniądze, to i temu lekarzowi, co mnie leczy też. A on powiedział rodzicom, że pieniądze teraz będą potrzebne na moje leczenie, żeby je schowali. No to super. Wziął rysunek i czekoladki i powiedział, że to jest najlepsze podziękowanie. No i super, 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 super. Krokodylek jest bardzo fajny. Jak spróbujesz, to każda mapka będzie miała nicka kartką. No, dobra. To kusisz trochę, żebym to odpakował. A, i co jeszcze mam? Fuse tool. To takie na gorąco, ten taki długopis. To nie jest długopis, tylko takie coś, wiecie, co się grzeje i się odbija z folii, robi się transfery. To też mam, a jeszcze nie odpakowałam i też muszę zobaczyć. No i pewnie jeszcze się by znalazły inne rzeczy. Tak to jest już z czasem. Ja sobie ostatnio kupiłam wymarzone wykrojniki do kwiatów od Lady E i jeszcze nie rozpakowałam, ale to dlatego, że wcześniej dostałam trochę wyciętych i z nich korzystam. Okej, okay. No to wtedy jest zrozumiałe. To... ale nie, dla mnie powiem wam, że to jest taka codzienność i
z różnych powodów. No, brak czasu, w teorii nie ma czegoś takiego jak brak czasu, są tylko inne priorytety, no ale to nie tak, że nie chcę się rozwijać i się uczyć nowych rzeczy, chcę, tylko że po prostu jak mam do wyboru spakować wam zamówienie albo sobie otworzyć właśnie krokodylka, no to pakuję te zamówienia. I tak się życie kręci. Embossing z nitownicą, tak z embossingiem i elegancką dziurką. Spoko. Pomyślę i możemy sobie zrobić jakieś dodatkowe spotkanie. Wiecie co? Mam wrażenie, że ta kamerka inaczej jest troszeczkę. W sensie ostatnio jak byłam, to tak nie wpadałam chyba. A teraz już widzę, że się pojawiam. Nic nie zmieniałam, nie wiem. Dobra, namyśliłam się już i zrobię sobie po prostu sznureczek taki biały. I tyle. Kilka razy go po prostu owinę. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. I przyklejam i lecimy dalej. Pogaduchy sobie zostawimy na później. Tylko, że ja sobie go zostawię zawiązanie z tyłu, tak żeby po prostu były same takie tutaj pionowe kreski tego sznurka. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobra, tylko z tej strony. Mam nadzieję, że go będę mogła normalnie związać, bo on jest naprawdę dziwny taki w dotyku. Kupowałam go kiedyś na Ali i najpierw mi się wydał, ale elegancki i super, ale on średnio się z nim pracuje, tak wam powiem. Będę musiała go chyba podkleić jeszcze, żeby mi tu nie spadł. Raz. Bo nawet jak zrobię supły, to one się mogą rozwiązać. On jest właśnie taki, że się rozwiązuje. Dobra. Myślę, że może być. 100 punktów PI. Właśnie, nie wiem, no chyba wysokie tętno mam, bo mi zaliczyło coś. Jako trening. Jako trening mi coś zaliczyło. Spoko. Zamiast trenować, to będę robić live. Podobny efekt. Nie wiem, czemu dostałam punkty. Dobra. Tak to wygląda. Mi się wydaje, że spoko. Ja wiem, że mało widać. Jak przybliżę, może to będzie bardziej. Coś takiego jest na razie. Nawet spoko. Współgra sobie z tymi pionowymi też. Przykleję to na 1,5 mm. Ja myślę, że ten sznureczek mniej więcej tu tyle ma. Ten supeł ma więcej. Nie, to na 3, wiecie? Na 3. Bo tu będzie przestrzeń, a supeł będzie mi odstawał później. Na 3, tylko ten supeł tutaj potraktuję klejem, bo ja naprawdę się boję, że mi się rozwiąże i że to się porozplątuje już na kartce, więc supełek będzie sklejony. Pej przychodzi z opóźnieniem. No proszę, to dziwnie, bo ja dzisiaj nie ćwiczyłam i wczoraj też nie ćwiczyłam. Tak, nie, sorry, wczoraj ćwiczyłam, źle wam mówię. Wczoraj ćwiczyłam, ale no to doba, to tak długo. Nie wiem czemu. Ja to już kiedyś tak patrzyłam na początku na te punkty, a teraz to tak. Muszę chyba wyłączyć powiadomienia, bo nie wiem, czy to ma jakiś tam sens. Wiem, ile ćwiczę, to mi w sumie wystarcza. To. I skończyła mi się. Skończyła mi się taśma. Czy ja mam grubą? Tu nie mam. Dobra, ale wezmę cienką, bo to też jest 3 mm, tylko po prostu jest cieńsza. Nie ma to jakoś tam znaczenia dużego. Robimy sobie tak. I tu... Kurde, nie wiem, jak ja to zrobiłam. Machasz rękami zegarek, myślisz, że ćwiczysz. W sumie ciekawe, ile kroków tu zrobię. Faktycznie. Muszę kiedyś zobaczyć przed live'em, ile mam i po live'ie, ile mam. No. Nie wpadłam na to. Dwa. Jeszcze to. Dobra. Klejmy. Zgłębnik. Lusterko i zgłębnik. O, okej, dzięki. Słówko na dziś. Dwa zestawy wykrojników z Action leżą u mnie ponad 2 miesiące nieotwarte. To znaczy, że jest dobrze.
I że masz sprzętu i materiału pod dostatkiem, to dobrze. Tylko, żeby też to wykorzystać potem. A ja myślę, że przyjdzie taki czas, że z chęcią rozpakujesz. Czasami potrzeba. Jest jakiś gorszy dzień, gorsza chwila i wtedy fajnie jest sobie odpakować i czegoś tam użyć. Ja tak mam przynajmniej. Nie wiem, czy na was to działa, ale u mnie to działa. Dobra, troszeczkę to sobie tak jeszcze rozszerzę, ale minimalnie. Dobra, i kleję. Jeszcze tu. Dobra. Dobra, jest ok. I co? I napis. Właśnie, muszę wyciąć sobie jeszcze napis. I zaraz zobaczę, jak tam ząbki się mają. Napis będzie podziękowanie. I myślę, że to chyba najmniejsze. Właśnie zastanawiałam się, czy nie przesadziłam z wielkością, ale tu przesadziłam. Albo dziękuję. Nie, ale jak będą zęby, właśnie kurczę, poczekajcie. Jak już będą zęby jako elementy, to dziękuję z ząbkiem, to tak jakoś mi nie będzie chyba współgrało. Więc po prostu podziękowanie. Wytnę sobie. Teraz zobaczę, czy mi sięgnie. Sięgnie mi. No to wykrojniczkiem. Dobra. Napisy do napisów. A to sobie wytnę. I teraz tak, ząbki muszę. Jeden ma próchnicę, naprawdę. Ma tu dziurę. Z tego bąbelka. Te są na nie do wykorzystania, a te są do wykorzystania. O, zmieniam tutaj, jak to się mówi, zmieniam szybko kolejność i zrobię jeszcze glossy, ponieważ to jeszcze musi wyschnąć. Glossy mi się zakleiło. W ogóle mam glossy i heavy body finish i heavy body nigdy mi się nie zapycha, a glossy po prostu się zapycha i okleja całe. Nie wiem, od czego to jest. Substancje bardzo podobne, a no jeszcze jest zatkany. Cześć, ktoś się przywitał. Cześć. Cześć, Katarzyna. Wbijam. Wepchnęłam do środka. Ale mam spóźnienie, a no zdarza się, zdarza się. Ja się nie mogę spóźnić. Jak się spóźnię, to potem nie mogę wejść na live'a. Kiedyś się dało, a teraz już kary są dla spóźnialskich i potem trzeba od nowa live'a robić. No nie wierzę. Tu mam. Chciałabym wyciągnąć tego farfocla, ale się chyba nie da, więc tak będziemy się bawić. Ja go będę przepychać, on będzie wyskakiwał. Dobra, narzędzie tu do końca i tu. Okej, okay, i drugie to samo. Na początku to glossy jest takie lekko żółtawe, ale to potem robi się przezroczyste. Także to sobie jeszcze odłożę. Będę czekać, aż wyschnie i wtedy to przykleimy. Dobra, napisik sobie wytnę i zaraz wracam do was. Podziękowanie. Prosto, w miarę prosto. Dziwnie mi tak nic nie mówić. U nas w pracy siedzącej przy taśmie zegarek nalicza masę kroków, bo cały czas coś robimy rękami. O, to nieźle. Nieźle, nieźle. Wykrojniki gwiazdki czekają na święta. Właśnie, ja będę już też pomału myślała nad tekturkami świątecznymi. Na razie halloweenowe się robią do kolejnej paki, ale jak macie jakieś życzenia, o właśnie, bo to jeszcze chwila, bo nowa paka będzie we wrześniu, no ale ja muszę wcześniej już tak sobie stopniowo te tekturki nowe przygotowywać, więc jak macie jakieś potrzeby tekturkowe, to możecie mi dać znać, co by wam się przydało w ofercie artemisyjnej, ja sobie to będę spisywać i będę sobie, no będą się pojawiać po prostu przy kolejnych pakach.
Także możecie śmiało pisać. Jak się nazywa twój kręgosłup? A dziękuję, w porządku jest już i po prostu muszę pilnować swoich ćwiczeń. Jak pilnuję swoich ćwiczeń, się rozciągam, to jest okej. Okay. Miałam teraz małą przerwę z masażami, bo tam był urlop czy jakiś wyjazd pani, do której chodzę, ale dzisiaj już byłam i spoko. To tak naprawdę, wiecie, ja zawsze mówiłam, że plecy, plecy, ale problemem nie są plecy, tylko problemem są spięte mięśnie w różnych miejscach. Głównie w dolnej części pleców, czy tam gdzieś nawet niżej. I to po prostu powodowało ból w plecach, więc ja tam jakieś tam troszkę mam zmiany w kręgosłupie, ale to nie są te zmiany, które powodują ten ból, tylko te spięcia, więc muszę się dużo rozciągać. Tam właśnie. Bo ja się ogólnie dużo rozciągam, ale nie tam wcześniej. Także spoko, już pod kontrolą i dobrze. Dobra, no to słuchajcie, ja zobaczę tylko, czy te ząbki w miarę wyschły, bo nie chcę tu swoich... No, jeszcze trochę odcisk mi się zrobił, delikatnie. Wezmę chyba dwa. Duży i mniejszy. Albo ten duży jest trochę za duży, więc może taki średni i mniejszy. Tylko tego średniego muszę czymś przewiązać, albo oba może przewiążę. Bo on tu ma, pokażę wam, chciałam bąbelka w sensie zniwelować. Tylko nie wiem, czy wam kamerka wyostrzy, ale jest taki tutaj ubytek. Tu na dole. Więc ząb ma ubytek pobąbelkowy, więc muszę coś tutaj zawiązać. A ząbek z kokardką też może być spoko. Tylko teraz... Wydaje mi się, że tym samym go będę wiązała, co tutaj było na kartce. Tylko, że taka mała kokardka mi się będzie rozplątywała, więc muszę sobie też pewnie skleić ją później. Dobra, ale nie będę robiła tego teraz, bo jeszcze muszę chwilę poczekać, więc może troszeczkę podsuszę. A może sobie po prostu... To jest za krótkie. Pogadamy. Powiem wam jeszcze, że te... nie wiem, jak to się nazywa, zapomniałam. Drewniane coś, na co zawinam sznurek, to jest, nie jest oryginalne, bo to jest DP Craft po rzemyku, a ja po prostu te sznurki kupiłam na Ali i sobie zawinęłam, bo jest wygodniej i się nie plączą. Czy taka ciekawostka, nie wywalam, w ogóle chciałam z tego zrobić taki album jakby na kliszy, więc sobie zostawiłam i zrobię pewnie, jak mi się sznurki, zresztą mam ich więcej, więc myślę, że zrobię kiedyś. Czerwoną kokardę, czerwoną? Ja bym chyba nie dała czerwieni tu. Chyba bym szła w takie stonowane już, bo tak by się bardzo rzucało. Chyba, że jeszcze jakiś element... Czerwony się kojarzy z krwią, nie? Tak jakbym na przykład czarnej nie dała. Tak chyba czerwonej też bym nie dała. Ale jak ktoś komuś pasuje, to spoko. Ale mi to tak nie do końca. Podziękowanie sobie usztywnie. I... Szuflady się daleko wysuwają, ale są najczęściej zastawione czymś, więc muszę powalczyć. Podkleję sobie to takim właśnie kawałkiem birmaty i pójdzie też to na taśmę 3D, ale 1,5 mm, bo to już ma 1,5 i taśma będzie miała 1,5, więc w sumie to na 3 mm napis będzie odstawał. To jeszcze mogę zrobić. No i co, pogadamy sobie chwilkę, a poczekam, aż to wyschnie, bo jak za szybko bym zrobiła, to bym tutaj porobiła takie brzydkie mazy. Może za minutę, dwie chwile podsuszę, to może też to troszeczkę wzmocni. Bobinek. O, tak jak mój synek, też jest bobinek. Faktycznie bobiny. Chociaż mi się bardziej z włóczką, wełną kojarzą, ale możliwe, że właśnie do tego też. Bobinek, spiszę sobie. Bo to są takie słowa, których się często nie używa i muszę sobie je najpierw parę razy powtórzyć. Gdzie jest długopis? Tu. Chociaż akurat słowo bobinek często używam, ale w innym kontekście. Szpulka, o, dobrze. U dentysty krew się leje. Mówię po leczeniu kilku kanałów. Nic mi nie mów. Ja też kiedyś przeżyłam dużo krwi, ale też miałam jakieś tam kanałowe. Właśnie zresztą to narzędzie, co mi zostało, to tam pan się naprawdę namęczył. Wypalał i wypalał i wypalał i po prostu... Ale się udało. Dobra, podsuszę troszkę, bo czuję, że będę jeszcze czekać, a to zagrzeje i to i tak jak będzie stygło, to jeszcze trochę sobie zastygnie, w sensie wyschnie. To przełożę, żebym się tutaj spadł. Jeszcze się odwrócił. No, spoko. Dobrze. Bywa tak. Wy nie widzicie, ale się już zepsuł ten ząb.
Będzie jeszcze jedna warstwa kiedyś może pokrywana. Może mi się uda go zreanimować. Dobra, uwaga, będzie głośno. Ale tylko trochę. Czy wy to widzicie? A ja jeszcze nie mam pensetki. Glossy to nie był najlepszy pomysł na koniec live'a, bo po prostu to jeszcze nie wystygło. Nie wyschło. Ja muszę zadzwonić po wsparcie jednak, wiecie, bo potrzebuję pensetkę, bo bez pensetki będzie. Mam nadzieję, że mąż mnie odbierze na live'ie. Kiedyś mnie nie odebrał i był przypał. Dobra, to zbieram. Cześć, jesteś na żywo, nie przeklinaj. Masz gdzieś tam masz gdzieś tam pensetkę? Pensetkę? Tak. Taką czarną? Tak. Mam. To daj, bo nie mam żadnej. Pa. Dobrze, pa. Glossy szukam, tu. Obróciło się, no. Jak pech, to pech. Dziura w zębie. A proszę. A dziękuję. Już teraz nie masz tak bardzo na szkło? Wcześniej miałeś. Nie. Dzięki. Wiecie co, nie będę chyba dawała tych narzędzi. One tu jeszcze długo będą schły. Więc zostają ząbki. I ząbki sobie przywiążę. Tylko zobaczę, czy już mogę. Dobra, mogę. Tutaj glossy zostało, ale sobie zmyję. Dobra, jak już zmyłam glossy, to znaczy, że to już wyschło. Więc tu sobie robię wstążeczki, gazy trochę dam i coś jeszcze takiego, żeby może kontrastowało. Zaraz pomyślę. Albo może nie. Na żywo nie przeklinaj. Ja wiem, że on wie, natomiast zdarzały się różne wtopy. Się mówi, trzeba dmuchać na zimne czasami. Dobra, jest gaza. I uwielbiam waszą rodzinkę, dziękuję. Dzisiaj śmiesznie, bo przyszłam do pracowni. Bo mało dzisiaj mówiłam, bo w zasadzie dużo pracowałam i tak nawet nie dałam znać, że newsletter poszedł. I tak mówię, dobra, przed spacerem szybko nagram się, że tam newsletter poszedł i tam zapraszam na zmagania. Ledwo weszłam do pracowni, siadam, a to nagle przyszedł. No to tak wiecie, mówię, chciałam coś nagrać. No to zaczął tutaj się szykować, że on coś powie, no to spoko, włączyłam. I poszło. Jak ktoś jest ciekawy, to w relacji jest. 30 sekund mojego męża zapowiedzi tego live'a dzisiejszego. Dobra, mamy to. Mamy podziękowanie. Gabrysia pisała, że napis krzywo spoko wyglądał. Ja tak krzywe napisy to tak średnio lubię, więc ogólnie lubię, ale jak inne elementy też idą na przykład po skosie i to pasuje. A tu jak mam tu pionowo, to tu tak mi bardziej pasuje ten, jednak ten poziom. Gdzieś tu będzie podziękowanie. Tu jeszcze musi dojść taśma. Nawet może się wyrobić dzisiaj. Może, no, w godzinkę. Więc w kartce nie może być więcej niż trzy elementy. To będę się wyrabiać w godzinę. Toś ty sami swoi. Zamiast przypału to kupę śmiechu. No, wiecie, ja ogólnie i mój mąż to bardzo lubimy się śmiać i żartować. Ale trzeba znać umiar. Z tym mamy czasem problem, więc tak wolimy troszkę jednak na zimne dmuchać, żeby też nie przesadzić. Jak przesadzimy kiedyś, to nam powiedzcie koniecznie, dobra? Bo chcemy wiedzieć. A jak na razie jest spoko, to się cieszymy. Powoliłam godziny, cześć Julita, cześć!
Spoko, odtworzysz sobie później, jak będziesz miała ochotę. A teraz jeszcze jest całe 5 minut, albo 6. Zależy, jak się wyrobię. Ja mam takie pytanie. Znajoma poprosiła mnie, żebym na dożynkach zrobił swoje stoisko z kartkami i jakie kartki wziąć? Świąteczne, komunijne, wielkanocne, bożonarodzeniowe. Zależy, kiedy będzie ten jarmark, poczekaj. Zależy kiedy, ale ja bym wzięła raczej chyba takie ogólne, chyba że jakieś święto będzie tam za miesiąc już powiedzmy, no to można by zrobić właśnie pod jakąś okazję. Jeżeli masz tam miesiąc czy może dwa przed Bożym Narodzeniem, bo raczej się kartek wcześniej nie kupuje na tę okazję. Bardziej chyba takie uniwersalne, ogólne bym robiła. No i też różne jakieś takie jeszcze upominkowe rzeczy, może coś ozdabiane, jakieś takie elementy. Nie wiem, czy robisz takie też rzeczy, bo warto. Ja mam doświadczenie z jarmarkami takie sobie. I ja ogólnie, jak ktoś ma możliwość, ma czas i chce ochotę, to spoko, bo zawsze coś się dzieje, ale ja nie mam takich doświadczeń, że sprzedaż była na jarmarkach jakaś duża. Raczej była malutka albo nie było jej w ogóle, więc może to też zależy od miejsca czy od ludzi, nie wiem. Jak chcesz, to sobie pójdź raz, żeby tak dla doświadczenia swojego, żeby było. Na pewno pracy trzeba mieć tam sporo, nie? Żeby nie było tam 15 kartek, tylko już naprawdę dużo, żeby to też stanowisko jakoś wyglądało. I 8 września. Ja bym chyba świątecznych nie robiła, nie wiem. Ale to może ci też, jak ktoś ma jakieś doświadczenia albo wskazówki, to możecie napisać, jak to z waszej strony wygląda. Wszystko po trochu. Teraz to może ślubny, chrzest, uniwersalne, urodzinowe, święta. Też coraz bliżej, więc coś możesz pokazać. No, można jakieś takie właśnie pojedyncze, ale tak, żeby się jakoś we wrześniu na Boże Narodzenie już nie wiem, powiem tak. Można spróbować, dam kilka sztuk jakichś, ale raczej właśnie uniwersalne. Ja bym brała każde, najwięcej uniwersalnych. O, super, super, super. Dobra. Mam ząbki jeszcze przewiązać, bo tak się podjarałam, że się wyrobię w godzinę, że leci czas, a ja do was gadam, a tu jeszcze trzeba wykonać pracę. Nie wiem, jak mi się będzie wiązać i nie wiem, czy nie wzięłam za malutko. I czy sobie. A, troszeczkę jeszcze się odciska. No, ten sznurek jest straszny. Serio, on jest straszny, więc nie wiem, czy go nie wymienię. Się po prostu ściąga. On jest taki śliski bardzo. Więc robię inny. Tu mam też podobny, ale jest bawełniany i łatwiej się go wiąże. Więc robię sobie taki. Tak samo wygląda. Więc mam nadzieję, że nie będzie tutaj różnicy, ale w wiązaniu będzie duża różnica. Hop, hop. Nie mam wprawy z wiązaniem takich malutkich elementów. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No, troszkę się jeszcze odciska. Szkoda. Ale staram się nie dotykać. Nie wiem, czy się da. Dobra, robię supeł najpierw. Wygląda, jakby ten ząb był wyrywany. Nie wiem, czy to dobrze. Wiążesz mojego zęba. Ostatnio byłam na wyrwaniu. No właśnie, tak sobie skojarzyło. Muszę ładną kokardkę to zrobić. Tylko wiecie co? Troszeczkę. Nie da się nie dotknąć tego zęba, a troszeczkę widzę, że zostają ślady. Więc tak, musiałabym jeszcze chwilę tu poczekać chyba. Dobra, drugi. Albo może jeden, tylko co? Bo może to nie był dobry pomysł wcale. Jak to jest, jak się nie robi wcześniej? Właśnie pewne skojarzenia dopiero się pojawiają, jak już się coś zrobi. Ale jak będzie kokardka, to może nie będzie aż tak strasznie. To. Przypominam, zakrywamy ubytek. Ząbek jest. Tu jeszcze utnę trochę. Wiem, że mało widać. Kurde, powiem wam, że chyba bym bez tej kokardki zrobiła. Już teraz za późno, nie? Ale. Dobrze, to możemy umówić się, że to jest to, co najcenniejszego można dać, czyli swoje własne zęby. Jeden.
Dobra, zostawiam jedną kokardkę, jedną bez kokardki. Zobaczymy. Jutro jak wstanę, prześpię się z tą myślą. Jutro jak wstanę, to zobaczę, czy można było lepiej. A to, wiecie co, poczekajcie, krzywo trochę leży. To tylko u góry tutaj sobie przykleję taśmę, bo tu jest już sznureczek i on też ma dystans, więc to wystarczy. Dobra, jednak muszę tak. I tutaj jest klej, bo na gazę kleimy, więc musi być klej. Drugi ząbek dam troszeczkę wyżej na taśmę 3D, ponieważ ten ma kokardkę, on jest wyżej, a ten drugi ząbek po prostu będzie wyżej, tak żeby tutaj trochę zróżnicować. Raz, dwa. Przyklejasz sobie do kartki, to będzie łatwiej kokardkę zrobić. Wiesz co, na takich małych nie wiem, czy to będzie. Może faktycznie, ale mi się wydaje, że nie było problemem, że on się ruszał, tylko po prostu, że on jest taki mały. Tak jakoś, nie wiem. No dobra, tak to wygląda, słuchajcie. Mniej więcej. Ja zrobię oczywiście zdjęcia i wam to potem pokażę. Wszystko mamy? Chyba wszystko mamy. No za dużo nie było tutaj na tej pracy. Podoba mi się efekt tego sznurka, bo jest taki pionowy i razem z tymi pionowymi tutaj elementami daje taki fajny akcent. Można jeszcze na przykład tutaj sobie jakieś stempelki zrobić takie podłużne. Też by było spoko, ale to wtedy jakby się chciało pobawić trochę dłużej, to można. No i tyle. Ząbki, jeden z kokardką. Opatrzony. No dobra, jutro pomyślę jeszcze, bo teraz tak na pierwszą chwilę to wydaje mi się, że jest w miarę spoko, ale to wiecie, jak się trochę popatrzy i troszeczkę nabierze dystansu, to wtedy widać, co można było zrobić może inaczej, lepiej. No i tym samym się uczymy w taki sposób, także cieszę się, że taką kartkę z wami mogłam zrobić. Będę czekała na wasze prace, mam nadzieję, że ktoś z was też tworzy. I pamiętajcie, że jest post na grupie Unika Jedynek Inspiruje. Zawsze z każdą mapką, jak publikuję nową mapkę, to jest specjalny post i pod tym postem wrzucamy zdjęcia prac wykonanych z danej mapki. I to długoterminowo naprawdę jest spoko. Możecie sobie pooglądać zresztą pracę z innych mapek, jak sobie poklikacie w te zdjęcia na mojej grupie, ale też jest link i raz na jakiś czas będę wam przypominać, bo też nie każdy wie, a jak ktoś wie, to się cieszy albo dziękuję, że taką stronę zrobiłam, zwłaszcza dla osób, które lubią bardzo wykonywać kartki i różnych inspiracji chcą sobie poszukać, bo jest taka strona unikajednak.pl przez zmagania myślnik mapkowe i tam mam wgrane wszystkie moje live'y, które się odbyły, prawie wszystkie, no tych najwcześniejszych tam kilku nie ma. Ale są live'y i zaraz obok jest też grafika. Jak klikniecie w grafikę odnośnie danej mapki, to przenosi was na post, gdzie tam się właśnie ludzie chwalą pracami z danej mapki. Więc nie dosyć, że jest live i gdzieś tam można sobie podziałać w trakcie live'a nawet tego, co się tam kiedyś odbył. Odtworzyć sobie, to jeszcze zobaczycie, jak inne osoby interpretowały tę mapkę. I naprawdę to jest super. Ale żeby to było, no to właśnie wszyscy się mobilizujemy i tworzymy. I nawet teraz jeszcze dochodzą różne prace z tych takich starszych mapek. Także cały czas działacie i bardzo się z tego cieszę. Cały czas powstaje coraz więcej prac, więc no, można sobie i pooglądać, ale też potworzyć oczywiście, bo najwięcej się uczymy podczas tworzenia. Także zachęcam do tego, żeby sobie tam pozerkać i oczywiście powrzucać swoje prace. A na dzisiaj wam dziękuję. Przypomnę jeszcze o dwóch rzeczach. Jedna rzecz to jest wywiad z Anią Szajdą. On się odbył wczoraj na fanpage'u. Część z was pewnie była, a ktoś, jeżeli nie był, to można sobie go jeszcze przesłuchać. Rozmawiałyśmy o biznesie w branży scrapbookingowej. Ciekawa, przyjemna rozmowa i wydaje mi się, że można sobie puścić, nie wiem, do kąpieli albo do sprzątania, albo jak coś tam będziecie pożytkować pracownie, to można sobie posłuchać, bo zwłaszcza dla osób, które chcą zacząć zarabiać na scrapbookingu albo zacząć być też producentem, producentką. Szykuje się też jeszcze jedna rozmowa. Mam potwierdzenie chęci wzięcia udziału, ale jeszcze co do terminu to myślimy, kiedy to zrobić, z Anią Kułakowską z Fanaberii.
To jeszcze Wam oczywiście powiem, jak już będę znała datę, kiedy ten wywiad będzie. A Ania właśnie jest takim przykładem osoby, która sprzedaje typowo pracę. Tworzy na zamówienia, sprzedaje pracę, bo Ania druga Ania. Ania Szajda jest producentką głównie, a właśnie z Anią Kłakowską będziemy rozmawiać na temat sprzedaży już prac. Czyli jak ktoś jest ciekaw, czym można na przykład na tym zarobić, to no to zapraszam. Jak chcecie być na bieżąco, to zapraszam też na newsletter. Tam zawsze daję znać co, jak, kiedy i gdzie. No i zbliża się też mój kurs, więc niedługo będę coraz więcej o nim mówiła, kurs biznesowy, ale o tym to po prostu najlepiej na liście osób zainteresowanych być zapisanym, ja tam piszę, najszybciej tam macie info, ale wszystko też spokojnie na fanpage'u będę Wam dawała znać. Także jak ktoś myśli, to się będzie działo we wakacje, wykorzystamy ten czas, żeby się trochę poduczyć, a co? Dobra, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Lubię ten Twój styl, taki minimalistyczny, mimo to ciężko idzie. Mi to ciężko idzie. Fajna kartka. Powiem Wam, że mi czasem też ciężko idzie, ale to jest tak, że im więcej prac się wykonuje, tym naprawdę idzie łatwiej. Z małymi wyjątkami, jak się ma gorszy dzień, albo się nie ma wedy, bo tak zawsze nie, ale czasami się tak po prostu dzieje. Ja czasem też tak mam, ale naprawdę zauważam, że te pierwsze prace mapkowe trudniej szły, dużo trudniej, a teraz już mimo wszystko, no coś tam się zawsze wymyśli, coś wy mi podpowiecie i jakoś to idzie. Także twórzcie, twórzcie, twórzcie i będzie coraz lepiej. Dobra, lecę. Trzeba budzić jeża. Dziękuję bardzo jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, pa!